wekowania. Radzimy, jak pasteryzować przetwory, o czym pamiętać podczas wekowania. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Ojciec Święty Franciszek udaje się dziś do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Wizyta następcy Świętego Piotra odbywa się w ramach trwających 31 Światowych Dni Młodzieży, a jest to dziękczynienie za 1050 lat chrztu naszej ojczyzny. To jasnogórskie spotkanie. Drodzy Państwo, przenosimy się na Jasną Górę, by uczestniczyć w spotkaniu Ojca Świętego z polskim narodem. Daj, tę sekundę. Drodzy Państwo, trwała podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Polski. Już za moment uczestniczyć będziemy w bardzo ważnym wydarzeniu. Przy okazji. Kolejna stacja, z tym, na której zatrzymuje się adres. Ojciec Święty Franciszek w naszej ojczyźnie, to Jasna Góra, to Częstochowa, to szczególne sanktuarium, oni mogą do którego jeszcze wszyscy jako z taką radością i ze wzruszeniem pielgrzymujemy. Drodzy Państwo, dziś podczas uroczystej Eucharystii chcemy dziękować się dobremu Bogu przez bo ręce Matki Najświętszej za 1050 lat chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Chcemy dziękować wraz z najwyższymi przedstawicielami władz najwyższych. No oni nie, żeby to było bezpośrednio, z panem prezydentem tak, go już aresztowali tego Radą Szydło, przedstawicielami władz samorządowych i lokalnych, a przede wszystkim z ale to nie to, że poradzę, bo jeżeli oni widzą, że ktoś za wszelką cenę coś chce zrobić, to ten ktoś jest powiązany, a nie ten nożownik, rozumiesz? Policja jest przebiegła, ona na wszystkie te prądy działa. Zapraszamy i widzów i radiosłuchaczy do wspólnej modlitwy. A jeszcze może być taki ktoś jak Janek Witek, schizofrenik też. No to ja dlatego mówię, że każdy człowiek jest inny i oni tak biorą pod uwagę. No, że tak samo jak takie pukanie, stukanie dla niego to było strzelanie, fajerwerk. Że miałby wiesz, tak jak moja ojka. A tutaj drażni, że ktoś źle wygląda, wygląda na mordercę. A ja chcę zakończyć. Zawsze się może wydawać, jest niebezpieczne. Za 1050 lat chrztu naszej ojczyzny, ale to także trwające Światowe Dni Młodzieży. No ale ty to samo mówiłaś policjantowi, co to jego obchodzi, że ty jesteś stale? Ojca Świętego Franciszka do naszej ojczyzny. Ojciec Święty przybył z Krakowa samochodem na Jasną Górę. Wcześniej ta podróż miała odbyć się. No to ja uważam, że i tak dobrze, że zadzwoni, że coś robią. Jest już na Jasnej Górze. Ja uważam, że dobrze. Dzięki przekazowi bo najlepiej to wygląda, widzimy ogromne rzesze pielgrzymów, którzy z radością witają Ojca Świętego w duchowej stolicy naszej ojczyzny. Ojciec Święty ulicami Częstochowy zbierze na plac Jasnogórski, gdzie będzie przejeżdżał pomiędzy sektorami. Tam będzie pozdrawiał pielgrzymów, będzie udzielał swojego pasterskiego błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo także dotknie naszych serc i niech także poruszy nas wszystkich całą. Na odległość nic nie zrobisz. Ja cię od razu mówię. Dobrze.
proszę o 2 minuty ciszy, czy mogę? Jak się nie dotknął, nic od razu ci mówię, nie wrócę. Mieszkanie się kończy. Która nie chce dokończyć. Dlaczego nie da? Dlatego i tam nie chcą załatwić, bo ty jakaś uparka jesteś, wiesz. Nie chcą załatwić tego. Ja już jestem tak uparta, że wszystko będzie załatwione. Nie było zgłoszenia, to nie ma potrzeby. Słuchaj, chcę dokończyć, kurczę, nic. Nie dajesz mi tego. No to idź, to idź już. Szurnięta baba. I oni to widzą, no. Benvenuto Santo Padre. Witaj Ojcze Święty. To można na kolanie napisać jedno zdanie. Powtórzmy. Witaj, Ojcze Święty. A ty kłamiesz. Benvenuta Jasna Góra. Czy oni to na odległość wyczuwają? Witaj. Benvenuta Casa di Gesù e Maria. Witaj w domu Jezusa i Maryi. Witaj w domu Jezusa i Maryi. Możesz mi dalej mówić. Benvenuta Dalla Nostra Casa Polacca. Witaj w naszym polskim domu. Witaj w naszym polskim domu. Bądź pozdrowiony, Ojcze nasz, na Jasnej Górze witaj nam. Pozdrawiamy z radością Ojca Świętego i śpiewamy dla Niego. Nie, nie, bo ja chcę zadzwonić. To za chwilę, mam kilka kart. Czy mogę to zrobić za chwilę? Akurat teraz, w tej sekundzie, no jak mam 10 kartek, musisz na lewą stronę, jak kart nam dosłownie, no. Cały czas. Ojcze Święty, witaj Ojcze Święty. Pozdrawiamy Ojca Świętego, który jest wśród nas. Uroczysta Intrada Królewska, my z ogromnym aplauzem i radością dziękujemy za to, że Ojciec Święty Franciszek jest z nami. Bardzo ciekawe, że tuż obok nas siedzą ci, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Są ksiądz Krzysztof Dziuty, przecież wtedy chyba nie, jeszcze nie jako radiowiec, ale myślę, że ta pamięć jest bardzo żywa i to wszystko, co się pojawiło w naszych sercach, wówczas dzisiaj wzrasta. Jeśli ma się wyłonić nowy, lepszy świat, powiedział Ojciec Święty wówczas Jan Paweł II, to trzeba do tego olbrzymiej modlitwy. To jeszcze tutaj nim został papieżem, jako kardynał mówił, ale dziś ta modlitwa tutaj w najważniejszym naszym sanktuarium, w domu Królowej Polski, jest zagwarantowana. Już niedługo wracamy i mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem podczas tych niezwykłych spotkań. Ksiądz Krzysztof Ołtakowski, Rafał Korzeziński, a przypomnę, że po godzinie 10.30 msza dziękczyny za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce. Tę mszę oczywiście będziemy transmitować.
Witaj Ojcze Święty, czyli tak jak kiedyś wielka jest Artemida Efeska. Wielka jest Artemida Efeska. 8 godzin krzyczeli. No i apostoł Paweł musiał spieprzać tam swego Efezu, bo chcieli go zamordować. I teraz gdyby apostoł Paweł poszedł tam na policję, że jest zagrożone jego życie, to by jego wyśmiali, tego apostoła Pawła, albo jeszcze wcześniej szybciej by go dobili przeciwnicy, bo jest ciche przyzwolenie dla morderców i przestępców, żeby takich to dobić. No, także królowa świata, wielka jest Artemida Efeska. I proszę Państwa, to był taki wielki posąg, że on miał takie jeszcze dodatkowe cycy wolę, piersi takie wielkie, wielkie. I wierzono, że z nieba spadł niepotłukłszy się. Niepotłukłszy się. I to oni załatwiali wszystko na ulicach, proszę Państwa. Wielka jest Artemida Efeska. 8 godzin. A jak Państwo sobie wyobrazicie, że człowiek 8 godzin musi pracować, to oni 8 godzin krzyczeli. Wielka jest Artemida Efeska. I dookoła tej świątyni Artemidy chodzili złodzieje, krętacze, łajdacy. No, no cuda nie widy, przecież wiadomo, że o to chodzi. To jest woda na młyn wszelkich systemów takich, no, które napadają i kradną. Także to nie było bezpieczne, proszę Państwa, dla apostoła Pawła przebywanie w Efezie aż 3 lata całe. 3 lata. No ale to wiecie Państwo, to byli poganie, to nie byli Żydzi. No to więc też mieli prawo, bo Żydom to apostoł Paweł mógłby dać taką reprymendę, prawda? Coś powiedzieć, że znowu jak świnia wracasz do barłogu swojego, w sensie koryta. No bo świnia gdzie wraca? Tak samo i Żydzi, jak poznali Chrystusa, a gdy wrócili do tych żydowskich sabatów, to też w Biblii było pięknie to opisane dla naszego przykładu, że czasem ludzie poznają prawdę, potem wracają z powrotem do tego. Albo ktoś przetrwa więzienie z powodu neutralności religijnej, znaczy politycznej, że nie idzie do wojska, to znam przypadki wsadzania braci w stanie wojennym do więzienia. Przetrzymał więzienie 3-4 lata, a potem wyszedł i go wciągnęła niemoralność. No to tak bywało też. A szatan nie śpi przecież. Szatan kusi. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. A te 3-4 lata to niech będą symboliczne tylko, bo dzisiaj Państwo zobaczą, już jest piątek, ale ja już widzę od wczoraj. No to niech będzie czwartek, to i tak się zgadza. Czwartek. To właśnie, że od czwartku jestem taki wochenende, bo ja już mówię, że widziałam nawet od wczoraj. Od środy już takie wrzaski na ulicach stołecznego miasta Warszawy. Rozpasanie takie, że nie wiem, czy nie można by było dostać w łeb. No to mówię tu jednemu, nie zaczepiaj, nie patrz się nawet specjalnie, bo to wszystko
wiecie Państwo, jak bydełko takie rozpasane. Tutaj akurat patrzą się w jednym kierunku, a więc w kierunku Artemidy Efeskiej, w kierunku jakiejś Królowej Nieba, bo to zawsze ten kult kobiety był rozpowszechniony, czy to kult człowieka po prostu. I teraz witaj Ojcze Święty. Wielokrotnie mówię, a w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że abyście nigdy nikogo nie nazywali ojcem, nauczycielem, rabbi, te trzy rzeczy. No i te trzy dni oni tak pracują, a czwarty, piąty, szósty, siódmy dzień to już jest jako Wochenende i teraz ta linia mysia tak robi, żeby, ja nie wiem, chyba nic nie robili, bo jak oni będą modlić się pod figurą, to po co to komu potrzebne, prawda? No, tutaj jest niby ta Częstochowa, ale przecież wszyscy nie są w Częstochowie, proszę Państwa. Tu jest Warszawa, no. Ja to bym wolała osobiście Anglo-Amerykę, Białystok, bo tam są prawosławni ludzie, tam oni się modlą. Nie rozlaźle, nie, tak naprawdę się modlą. Jak się modlą do cerkwi, jak wejdą, to 4 godziny tam siedzą. Ba, stoją, czyli tam nawet tych ławek nie ma tyle, co w ławownicy kościoła. Wiecie Państwo, jak te moherowe tam nawet na deocymie, to oni śpią w nocy, chrapią, bo kościół jest otwarty. I tam wchodzą, no różni bezdomni i nawet jest taki, który pilnuje, że jak ktoś chrapie, to budzi. A jak jeszcze raz chrapie, to wypędzi, no nie ma siły. Potem jest od czwartej kaplica, po lewej stronie kaplica i tam medytują. Tam też można na klęczkach śpią, to znaczy, że niektórzy udają, że się modlą, bo ile można. No. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. No to wszystko jest tutaj pod ochroną, proszę Państwa. Pod ochroną, żeby się człowiek nawet nie przecisnął. A tutaj Posadzki facet z nożem lata. I teraz tak, albo to jest na 100% prawda, albo się komuś wydaje, bo Janek Witek wzywał policję kilka razy tutaj do domu. No i dzięki temu, to chociaż policja wie, że my tutaj cały czas mieszkamy, bo policja wszystkich, co są w domu, spisuje, bo jak co potem do sprawy, no to się przyda. Dlaczego? No bo jak on ma wizję, a właściwie to było na ucho, że strzela, to znaczy, że to, ja mówię, że proszę pana, to są fajerwerki. O czym tu będziemy mówić? A że Jaśko strzelali, że on na trzecie piętro, na podłodze, na posadce się kładł, tak, żeby go te kule nie dosięgły. No ale on nie czytał tej literatury o takim, co się kulą nie kłanią, takim, prawda, no właśnie. Trzeba literaturę było czytać, się tym podniecić, to może on by się tych kul nie bał, a on się tutaj nie doczytał o tym, co się kulą nie kłanią. Nie doczytał się, ma braki w literaturze i dlatego te strachy są na lachy. No ale już umarł. No ale wiecie Państwo, problem dla innych pozostaje. Idą dymy takie, idą dymy. Co na jednym rogu powiedzą żywi jeszcze, potem umarli, to potem następni żywi powtarzają na drugim rogu. Takie to są dymy robione. W Warszawie, ale dobrze, że to nie Częstochowa, bo ja bym po prostu umarła. Takie te modły, proszę Państwa, takie te modły. Bo czasem jak tak posłuchać, jak ksiądz mówi ludzkim głosem, normalnym, to niby normalnie, nie? Ale jak on tak mówi, witaj Ojcze Święty! I to przecież tam jest na całą Częstochowę idzie. No to jaki on psychiczny jest, żeby tak gadać. Gdy idzie człowiek, ale skoro oni człowieka wywindykowali do rangi bóstwa, to tak się działo kiedyś, proszę Państwa. To znaczy nie, może od zawsze, gdy Mojżesz poszedł na górę po przykazanie, 40 dni go nie było, a oni, wiecie Państwo, co zrobili? Krowę! Bogiem. Krowę. No to teraz mężczyzny, no to teraz kobiety. To tam w Księgach Mojżeszowych 4:12 czytamy. Pamiętajcie,
abyście nie uczynili obrazu rytego, nie uczynili w kształcie mężczyzny czy kobiety, bo to są różne wersety, bardzo dużo tego jest w Biblii. No to po co komu Pismo Święte? On powie tak, matacząco, że to jest Stary Testament, to już mówimy. Proszę nie mówić Stary Testament. To są pisma hebrajskie. Stare to wiesz co jest, twoje majtki stare. I oni tu majtkami handlują, proszę Państwa, w Warszawie. Potem pitu-pitu jadą do Ameryki, a właściwie lecą kraść kożuchy. I tutaj nawet na żetona Janowskiego i inne kradły zostały złapane, aresztowane. Bo to wiecie Państwo, w Ameryce to nie żarty. Jak tutaj na bazarze Różyckiego bawie majtki zwędzić. No. I taka to robota, proszę Państwa. Gdy jest ciemnota. No bo średniowiecze to jest ciemnota. Otóż uwaga, chowajmy się. Karetka pogotowia jedzie. Czy to będą strzelać? I to tak, co sekunda tu jedzie, proszę Państwa. To jeszcze ja nie mam jakichś przykrych wspomnień z karetką pogotowia. Ale gdybym miała, to na pewno miałabym wizję, że jadą na przykład zamordować mnie, czy no nie wiem, na szafot. No, Jezus też mógł myśleć, że to już. A to 3,5 roku głosił, to wiecie Państwo, co można zrobić w ciągu 3,5 roku? Bardzo dużo. Alitka, ty wiesz, że nam się liczy to mieszkanie, jak tu się mieszka tyle? No, że jak na przykład do spadku, ile pani mieszkała? Tyle lat, a to jeszcze plus jeden rok, jak po śmierci. No, to znaczy się liczy, no, jako tak, trochę przed zasiedzeniem, jakoś tak? No, zasiedzenie, mówił prokurator. No to dobrze, ja dobrze mówię, że im dłużej, tym lepiej. Bo mi ten prokurator, to co już było, to mówił zasiedzenie. Taki prokurator... Bardzo dobrze ci powiedział. Cała pani prezes też się planowała. A nie możecie tego wykupić nawet na raty? Byśmy się jakoś dogadali przecież. No i jak to wykupić? Ile to kosztuje? Wiesz, on przecież ma długi. No, no. No jak ma długi, te 30 tysięcy, no to wiesz, no to wiesz, jak byłoby... Jakiekolwiek domniemanie, że to można w jakimś okresie, nie wiem, roku, czy Ale on umarł przecież. No i dobrze, umarł. No to nie dostaniesz mieszkania, co zapłacisz zaległości za niego? Z wielką radością witamy waszą świątobliwość. Jakbyś miał... No jakby miał zapłacił, byłby głupi, ale mieszkanie tak by zabrali. Bo to jest, wiesz, no po jakimś czasie by zabrali, to jest mieszkanie prywatne. Mieszkanie jest prywatne i można, ale po jakimś czasie by zabrali. Jak nie wygrasz sprawy o spadek, to jakby nie zabrali by. Płacić można. Ja bym wygrała sprawę o spadek, bym miała kasę przy zatrudnieniu. Nic byś nie wygrała, bo po prostu nawet nie jesteś z rodziny, to co? Jestem z dalekiej, jestem to w stanie udowodnić, biorąc firmę. Tutaj na Jasną Górę. No tak, ty sobie to teraz mówisz, ale to jest, już jest wielki znak zapytania. Dobrze, idźmy dalej. I wtedy, gdybyś wygrała, musiałabyś zaległości zapłacić. No to co sama to powiedziałaś teraz. Ale ponieważ mamy, co mamy, no to się dostosujemy. Żywy Kościół. Na Jasnej Górze. Także widzisz. Atakowanie sądu, to ci to nic nie da. Atakuje sądy, bo ty będziesz mówiła, że jesteś z rodziny, a nie jesteś, będziesz udowadniała, a chcesz pół roku czasu. A to sądem to nie tak łatwo, myślałeś, że co?
zobaczymy, na razie się nic nie dzieje, pewno jeszcze rok trzeba będzie. A sąd ci udowodni, że nie jesteś, ty udowadnia, że jesteś. A sąd ci udowodni, że nie jesteś. A Janek Witek mówił krótko, spierdala. Ale Janek Witek miał nie lub, no. Ale robił to krótko, bo wiedział, że to nieprawda, no to tak mówił, no to, żeby on wiedział, że to prawda. To, wiesz. No. Także wiesz. On już od dawna taki był. To jest człowiek. Od dawna na własne życzenie. Zamiast od dawna. No. To się po prostu zawiął, że nic. Także nie znałaś go normalnego. Nie znałaś go normalnego i już. Znasz go i tak krótko. Ale tyle. Tyle normalności. I samo to, że znasz go tylko, 7 lat, to byłby już dowód dla sądu, że nie jesteś z jego rodziny. I tyle. No. Ma. Dobrze, słuchaj, nie ma kasy. To już ty miałaś już tę kasę dawno załatwić i jemu mówiłaś to. A słuchaj, a czy to moja wina? Dawno już jemu to mówiłaś. Że to jest kraj barbarzyński, że nikt żadnych standardów nie przestrzega. To jest Azja. No bo to Polska jest kraj barbarzyński, mówisz, ale... To jest po prostu żangsterka. Że ci co, nie chcą dać tej kasy? Oczywiście, bo miał jakieś zadłużenie i oni nie mają prawa, bo polisa jest jedynym aktywem, który nie wchodzi w masę spadkową i on mógł kosmitę ubezpieczyć. A oni jeszcze z rodziny tam to są te oświadczenia, znowu z powrotem z wydziału tego obciążeń komornicy, tylko przy kumpaku, więc dała mi wiesz, list poleconym na piśmie w ciągu 30 dni, wytknęłam wszystkie błędy proceduralne, poza tym mnie tam wiesz napisał ten. No, adwokat. Ale poczekaj, bo ty no. Mówisz pod tym kątem, że ci nie chcą dać teraz tego... Tak, nie chcą, a mędy powinni już dawno dać, tylko oni, wiesz, myślą, że albo się klient bierze, albo się znudzi i se odpuści, albo będzie sprawa i wtedy łykną, bo oni wyszli z założenia, że tutaj się o mieszkanie walczy, że wtedy capną te grosze, rozumiesz? O to chodzi. No, no. Prawie powiedział, pani Lidio, przecież oni to ewidentnie jelenia szukają. Żeby im zapłacić. Poczekaj, to, a co ty myślisz o tym, że oni z tym sądem tak tutaj odłożyli parę razy? Nie tam odłożyli, bo przecież nie wpłaciłeś te 50 zł, bo ten... To Mareczek nie wpłacił. No kochany, jak sobie wybrałeś... Ale to nie o to chodzi. Nie. Oni powiedzieli przez sam fakt. Jaki fakt? A to już czytałaś, nie czytałaś dokładnie. Przez sam fakt, żeście państwo... napisali podanie o zwolnienie z kosztów. Czytałaś to, dokładnie o to chodzi. No. Czyli po pierwsze, że nie zapłacone, ale po drugie przez... Ja o to zaatakowała mi z tego powodu. No przecież dałeś zaświadczenie to było z tego powodu? Tak, no że oni nie dostali 50 zł, a ty powinieneś dać zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenie o dochodach... Wtedy. A może tu chodzi o ten czas, że to powinno być wtedy, a nie potem? No i czas, i kasa, i jedno, i drugie. No, i stąd oni... Ale to było odwołanie się i to było załatwione. No to jak było załatwione, to powinna na nowo procedura być dożona. No. No sam widzisz. Oni... Ale już się nie odzywają. No ale ty powinieneś wiedzieć, czy z powrotem wróciło, czy nie. No to dlaczego nie poszłaś do sądu? Może ja mam iść do sądu, w końcu ty o tym. Ale powiedziałeś, że pójdziesz do sądu. No, bo czekałam, czy warto te dwa obrazy dać, a w tej chwili to... Powiedziałeś, Litka, że pójdziesz do sądu, że po to tu przyjechałaś, że będziesz te obrazy obrazami. Moim obowiązkiem jest pilnować tego, no to... a nie radośnie czekać nie wiem na co. Ty ale gadasz źle. Jeżeli sprawa wracała, a teraz nie wraca, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale to się wszystko sprawdza. Każdą rzecz, na której nam zależy, sprawdzamy. Chodzimy osobiście. A ty masz taki zwyczaj, że tak zostanie. Dobrze, to dzisiaj ja będę dzwonić do tego sądu. Nie dzwoni się, tylko się idzie.
Nie. Jest sprawa. Ja dzwonię, nie wierzę. Żadne. Jest sprawa. Tak jak ten mnie mówi, pani zadzwoni, od takiego wała, pani nie zadzwoni. Słuchaj, pani Mareczek idzie. Też źle zrobił, bo się idzie i oni go... Cię. Oni jego olewają, nie dopuszczą. Jest babka, która siedzi na telefonie, podajesz... O, a to się nie robi tak. Bo ona chodzi. Nic nie chodzi, rozdeptana jest. Po prostu wiesz, ona, jak dasz numer sprawy, wszystko informuje. Czy my mamy numer sprawy? To przecież powinniśmy mieć człowieku. No Mareczek mi to wszystko dostarczył. Rzeczy. A co to jest, czy Mareczek jest twoim, przepraszam, nie wiem, sekretarzem? No jest moim sekretarzem. Ale wyobraź sobie, roli, że Mareczek jest moim sekretarzem. Ale on tą rolę pełni niewłaściwie, bo olewa, rozumiesz? Przez niego, słuchaj, to no się on ciągle. Nic nie robi w tym jak momencie. Nic nie robi, nic to może być zwolnicy tak, służby i sam tak, to tak. Ty cię niepotrzebnie na Mareczka kierujesz, ponieważ Mareczek nie ma motywacji. No dlaczego ma to robić? Sąd. To jest twoja sprawa i ty koło tego sąd Teres Polska, o jest, dobrze. Rozumiesz? Dobrze. Nikomu się dobra, to ty nie już idź, nikomu. Już nie przeszkadza, bo ja teraz dzwonię we własnej sprawie. Ja nie widzę potrzeby, żeby głosić. Owitamy w sądach rejonowych. Wszystko jest nagrywane. Wszystko jest nagrywane. Chcesz się bawić, to się bawi. Nie, to nie jest nagrywane. To jest, zaraz będzie rozmowa z sądem. O masz, o widzisz? Zobacz. Pogadała i się wyłączyła. Widzisz, jakie sądy? No widzisz, no może kupę poszła zrobić na przykład. Nie, to jest elektronicznie. No te dźwięki takie, kurczę, bo ma lewo. Dobra, co ja chciałam. A, już mam. Nadal wszyscy konsultanci są zajęci. Jesteś pierwszy w kolejce. A widzisz, jestem pierwsza. Jako pierwszy kobieta może być pierwszy. Dobrze. Sądy na Teres Polskiej. Proszę Państwa, to jest Teres Polska 15A. Teres Polska 15A. Nadal wszyscy konsultanci są zajęci. Jesteś pierwszy. Dzień dobry, proszę pani, ja dzwonię w sprawie spadkowej. Co tam jest? Ja chcę podać sprawę. Akt 2 NS. Dwa NS 664 na 15. Kogo ta sprawa dotyczy? Janka Macieja Witka, bo my tutaj podaliśmy do sądu o spadek. I to było tak, stanęło raz, to co tam się dzieje? Przydana akta na chwilę obecną od stanu sędziego. U sędziego, tak? Tak. Aha, czyli że, a kiedy co będzie można się dowiedzieć? Pana pytanie jest po mieli, kiedy sędzia zwróci akta do sekretariatu. Akta został tutaj przedstawiony sędziemu 26, przepraszam, 5 lipca. 25 lipca sędziemu, aha. 5 lipca, 5, dobrze, 5 dobrze. Lipca. Dobrze, to zadzwonię potem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. 20. Czyli coś się dzieje, coś się przebiega. No, coś dobry się dzieje. To, bo to widzisz, to można złożyć, to może leżeć. Myślałeś, że co? No przecież już samo to, że rok trwa, no to leżało i leżało. No, także no, tak działają. Na coś się dzieje.
Tak działają sądy na teres polskiej. No to widzisz, jak teściowa zmarła 19 lipca, to już we wrześniu w Żyrardowie mieli ten postępowanie o ten, o spadek, o nabycie spadku. W Żyrardowie, no. No. Można, można. Także wszystko można. Okay, no dzisiaj też będę miała gorącą linię z panem prokuratorem. Już ja będę u jebie. Znaczy, głównie to wychodzi o roszczenia finansowe, bo ma prawo. Więc przepisy, paragrafy, wszystkim tym paragrafami rzuciłam. Szczycki, podpunkt, zadośćuczynienie szkody pokrzywdzonym. A poza tym jeszcze jest taka instytucja, która udziela pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej tym ofiarom przemocy i również może być udzielona pomoc materialna. No to ja chcę dojść do tego i zobaczyć, co jest grane. Na pewno się jeszcze pojawił jakiś dodatkowy. No ale jak ty byłaś pokrzywdzona? No kochany, byłam. Co ci obchodzi? Ja już sobie powiem. Ale przez tego nożownika? Tak. No on jeszcze teraz psycholog tutaj wyzwania, tylko jest blokowany. No. Do ciebie. Tak, ja sobie nawet dzisiaj może odblokuję, no i posłucham sobie. Ale co on się na ciebie uparł? Słuchaj, ponieważ to jest wariat, rozumiesz? No, na początku było ciu, że... Bo ty broniłaś ją, to on cię zapamięta. No, wiesz, ja mówię, Krysiu, coś to za bardzo przesłodzone takie, wiesz, takie za bardzo happy. I w pewnym momencie mówię, słuchaj, tylko masz traktować Krysię z szacunkiem, bo jak nie, to będziesz miał ze mną do czynienia, więc mówię, uważaj, chłopcze. No i widocznie mu się to nie spodobało. I ten chłopiec to jest ten dziad z nożem. No. Ale słuchaj, on zaczął jej ubliżać, ty suko, ty kurwo, ty taka, moja żona to była siaka. Wiesz, on ma urodzenia, słuchaj, ponieważ to jest seksokolik, on ma w ogóle, wiesz, nie wiem, no on jest rocznik 48 czy 49, no także czas z nim się dobrze obszedł, no taki elegancik, no może się podobać tam niektórym, albo jak żywa siwa. No, więc on ma, słuchaj, zajoba na punkcie, no wiadomo czego, tego co ma w spodniach, no. I jemu się polasowało. To widocznie żona była taka cicha Krysia, taka opowiadała. Krysia, bo jak ta siostra mówiła, taka wiesz, no, przynieś, podaj, pozamiataj, to no, bo łyżka się nie... No zrobiła mu niedźwiedzią przysługę. I on widocznie musiał latać na baby i stąd w jego psychice, bo ja tak sobie, wiesz, no, jakby odtwarzam. On ma takie jakby poczucie winy, że on to musi, a jednocześnie musi, bo musi, bo sobie nie zdaje sprawy, że seks też jest nałogiem, że to się leczy. Jednocześnie te kobiety poniża po to, żeby sobie samoocenę poprawić. Rozumiesz? I on jest teraz w tak zwanym spektrum manii. Rozumiesz? Ma apogeum, pobudzenia. Słuchaj, on nawet u niej w domu bez przerwy chodził po tym małym mieszkanku. Nie mu się zaczyna. Tylko jak jad to się dzieje. Ciągle coś robi, tylko się ruszał, bez przerwy. To już i to jest ewidentne, że wiesz, no, ma taki przymus, no, to znaczy są czynności tak zwane przymusowe. No, więc jak sobie na niego już popatrzyłam inaczej, no i stwierdziłam, że niestety, że to jest niebezpieczny wariant, co innego wiesz. Jan Maciu, że mu lektor wychodzi, jak mu wychodzi, jak mówi. No ale jak facet już się zamierza, no, ale zobacz. Tutaj nawet o tych świadkach Jehowy czy tych mormonach to nie ma co mówić, ale nawet z punktu widzenia tej Częstochowy, jak oni się tak modlą, to też nie jest dobrze. Ujebie, kurde, będzie psychiatryka. To też nie jest dobrze, żeby katoliczka była tak zacieczewiona. A to też nie jest dobrze. A słuchaj, a jak mu odbije i będzie szła jakaś babka, nie wiem, do mnie podobna, czy z figury. A to ja tego nie widziałam, że ty mu wlazłaś za skórę, to ja tego nie widziałam. Widzisz, bo wariat może to zrobić, ponieważ on ma swoją poklętną psychikę. No. Ja tego nie widziałam. A widzisz, więc jak nie widziałeś, żeś ty z nim rozmawiałeś tyle czasu, kilka razy i wlazłeś mu za skórę, to ja tego nie wiedziałam. No więc, a teraz już się dowiedział, mój ty kochany. Że ten pan jest osobnikiem niebezpiecznym. On może na przykład mieć już w rękawie i w kieszeni podejść do ciebie i się zamachnąć, no i co? No może być. A właśnie, więc w związku z tym ja powiedziałam, zresztą słyszałeś, że ja nie odpuszczę. No i mam prawo żądać obdukcji, psychiatry,
mam prawo żądać tego, co mi się podoba. I tam dotknął się do ciebie chociaż? Słuchaj, przecież ja go wypchnęłam, no przecież ja dostałam takiej adrenaliny, takiej furii. Ale to on sam mógłby żądać obdukcji. Siłę wołu wtedy. No. Później, słuchaj, walił, wiesz, ja cię załatwię, ty taka siaka owaka, ja zamknęłam na jeden, no bo to zawsze się zamyka. No. Nie wiedziałam, że ta kretynka dała mu, no Krysia, no lubię ją, ale wiesz, no, tego dwie parę kluczy, wracam do pokoju, a tu znowu się otwierają drzwi, szczęk, ja znowu, wiesz. No to widzisz, to jest tak jak... do drzwi przez chwilę, żeśmy się macali, góra, dół, kto pierwszy. Ktoś komu chce dobrze zrobić, to no, widzisz to jak to ja jest. Ja się przez sekundę, ja się nigdy niczego nie boję, naprawdę. Ale przez sekundę, no to mi tak wcale nie było komfortowo, muszę ci powiedzieć. No trzeba było to Krysia opieprzyć, że po coś te klucze dała. Ja mówię, ty idiotko, myślisz dupą, a nie głową, po coś tą będę drugi raz puściła. No, otworzyłaś puszkę Pandory, a ta sama się boi się trzęcie, bo tam się boi w tym łóżku. Kołdę podciąga, bo no i co? Na łebce załóż. Ale co kołdę podciąga? No, no tak, no przecież jak ona w łóżku leży i się patrzy, i wiesz, oczami, wiesz, umierającego łabędzia. Ja mówię, no i co? A to gówno muszę oczywiście ja podprzątać, jako czyściciel. No. No bo jesteś tą konserwatorką powierzchni no płaskich właśnie, na to i nawet chciałaś ukończyć ten Uniwersytet Warszawski, ale oni nie dali. Ja mówię, no skoro się stało, co się stało, ty masz już ten bek na zdrowiu i tak dalej, poza tym on cię na koszta naraził, bo przecież i siedział, zrał, wiesz, korzystał, prał, no obiecał, że z emerytur zapłaci, grosza nie dał, tylko pożyć z kolesiami na budkę i ma 2500 emerytury, no to w sumie na wykracie to nie. Ja mówię, no bo wytrzepiemy rodzinkę z kasy, no przynajmniej na to się to chociaż nada. Ja mówię, chociaż to mi się rachunki zapłaci. Ja rodzinka przyniesie w zębach, to szybciutko spotkamy się mojego prawnika i notariusza. Bo będzie chciała sprawę załatwić polubownie, bo jak nie, to może być w blokowcach, że syn pana wiceministra biega na dość nie z nożem po ulicy. Aha. I tutaj ja nie muszę tego podawać. Ja wiem komu powiedzieć dyskretnie, żeby ta osoba rozpuściła ozdobę. Ale to jest ostateczne. To ty jesteś lepsza jak ta Ewka, bo ona nie myśli. Ja o wszystkim myślę i przewiduję, wiesz. Jestem jak gracz w szachy, chociaż nie gram, przewiduję nie jeden, tylko kilka. O taka, zobacz, malutka, ona już będzie zaraz duża. Nie, to malutkie jest, to trzeba widzieć nawet. Malutkie, ona cię będzie, wiesz, dokuczać, siądzie za kamarkiem tym materiału, będzie siedziała i będzie się chowała i objawiała. Chowała i objawiała. Gdzie się pojawiała i objawiała. Pojawiała i objawiała. I chowała. Odszkodowanie za swój kamuszek, no bo mi przysłał ten zarząd transportu, bo oni podnajmują firmom, wiesz, te autobusiki, co nas wożą i tego, to jest na zasadzie outsourcingu, czyli wynajmują firmie zewnętrznej. Przesłali mi, że sprawa jest w toku, w związku z tamtego wypadkiem komunikacyjnym i tak dalej, i że proszą o informację o sposobie załatwienia sprawy, czy sprawa już tego. No, przegryzie. I co, z ZUS-u dostaniesz? Nie, dostanę z tego zarządu transportu miejskiego. Znaczy on był ubezpieczyciela. Bo to jest za uszczerbek, za uszczerbek na zdrowiu. No, ja dołączyłam, przecież ja wiem jak to robić, poszłam na SOR, powiedziałam, że wypadek komunikacyjny, to jest w aktach, zresztą też zaznaczyłam w piśmie. Żeby wiesz,
nikt nie wiesz, tutaj nie sądził, że ja lekcji źle nie odrobiłam. No, że bardzo proszę w archiwum, że na życzenie w archiwum, wiesz, tego szpitala klinicznego na Szaselu. No, oprócz tego byłam na spotkaniu biznesowym, na które się spóźniłam, podałam. Polski Komitet Olimpijski, był prezes Polskiego Komitetu Andrzej Czalewicz, prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej Jerzy Baranowski. Czas, godzina spotkania, wszyscy tylko. Za wszystko muszę mi zapłacić. A ile, to nie wiem. No tu właśnie są takie, no, jakby obstawia się między 5 a 2 tysiące. Ja mówię, znaczy nie 500, no bo jak nawet jak 500 dadzą, to też dobrze, nie odmówię. Ale jakby dali więcej, no czemu nie? No zobaczymy. No myślę, że realnie to chyba około 1000. Wiesz, no, już nie bądźmy pazerni. Ale tak, że paluszek mnie bolał cały tydzień, bo miałam mocno skurczony, musiałam zrobić rentgen. Bo sądziłam, że mogę mieć nawet pęknięcie kości. No. Na szczęście się na mocnym skurczeniu skończyło. No niech to skurczenie ma jakąś wartość rynkową. Ci mówię, kasa można na wszystko mówić. No to ci w poniedziałek dam telefon, będziesz dzwoniła do sądu codziennie, dobra, proszę bardzo. Osłyszałaś, jest numer. Dawaj, ja nie mam żadnego. Nic teraz nie dam, teraz jest mi potrzebny, mam zero na koncie, no. Co? Muszę mieć telefon dzisiaj. Teraz nie, za 5 minut przyjdź. No to dobrze, za 5 minut. Dam ci w poniedziałek telefon, będziesz dobrze, dzwoniła. Ja muszę wyjść z jakimś telefonem. Tak, tu jest numer sprawy. Ty troszeczkę się słuchaj, bo potem nie będziesz wiedziała, o co chodzi. To jest bardzo łatwo się dodzwonić, bo nawet jak już na kartę masz telefon, to ci zżera, a tu możesz cały czas gadać. Czyli tak, w sprawie sądu i na Malczewskiego. Te dwie, jak załatwisz, to wyzwolisz się. Z czego? Kogo? No z długów moralnych się wyzwolisz. A, jakich długów? Musisz troszeczkę być uduchowiona i poczuwać się do tego, no, że wiesz. Ja jestem prawie buddyską i pracuję na swoją dobrą pracę. Bo ja z tą Ewką nie będę rozmawiać, bo ona jest tak głupia, no, że wiesz... nie każdemu posiadała podobno rozumieć. Jeszcze wyjdzie na to, że, żeś ty to, co teraz tam jechałaś, na ławce spałaś, to jechałaś niepotrzebnie. No słuchaj, ona za chwilę ma następną sprawę, spadek i to już jest duża kasa, bo... No ale jak ona tak się zachowuje, jak i teraz, że ona na rewizję daje. Tam nic nie trzeba stwierdzać. Rodzina się pożywiła, sama rodzina ma oddać, co się należało. To jest na to paragraf i jej zachowanie takie rutynne nie ma najmniejszego znaczenia. Jeżeli ona daje na rewizję, jest psychiczna. No nie, ona jest po prostu zawzięta jak każda chłopka. Ale ona jest podobna trochę do ciebie, tylko inne bieguny. Dobra, dobra, znalazł się. Jest. Tak. No Marek się znalazł, to zawsze się znajdzie. Cicho, bo ja jeszcze okulary. Ale poczekaj, zawsze. Może nie będę czekać, bo jeszcze coś muszę. Jej mów, jak mięso otwarte czy coś, to wypieprza wszystko. Boże, gdzie ja mam? Też były dwie takie jakieś, cztery były te. Takie owoce zgniłe tutaj w torbie. No to się owoców nie trzeba, bo muszki owocówki lecą. Ale to u ciebie w siatce było. To no może zapomniałam, no Boże. Kiwi, kiwi. Tak. I już w wodzie chodziły, tak. No ja to nie... W siatce niczego nie ma, bo kiwi to ona przyniosła. Był Mareczek, tu zbierał. Dobrze, wszystko. Ale ja takich rzeczy nie kupuję, no. Ale w twojej siatce typowo twoje, bo to nie a u niej tam. Typowo tutaj moje? Gdzieś bliżej. I robaki momentalnie o, wiesz, jej wyczuwają. Siatka była, ja swoje siatki. A może i jej, nieważne. Dlaczego mówisz, że moje, było. Jak nie moje? Bo było tu bliżej. Ja na pewno żadnego kiwi bym ze sobą nie nosiła, bo to jest miękkie. To trzeba od razu palce wytrzeć, to trzeba być, wiesz, przy kraniu z wodą. Ona zbiera też takie różne owoce i jest durna. Przynosi chleb, poza tym jakiś zielony, to ona jest psychiczna, czy co? No nie... Każdy ma swojego zajoba, zapewne. No ale to już widać, to chyba ona ślepa nie jest. I ona ma, wiesz, fiksum dedą na punkcie tej sprawy, ma już nerwice na tym. Za długo to trwa, to za bardzo zawzięta. Nic się nie stało. Coś było, coś przeszło. Mówisz, nie szkoda ci twojego ciśnienia, chcę, żeby ci pękła żyłka, żebyś wylewu dostała. Nie będzie miała żadnego wylewu, nic ci się nie stanie. Krowa pójdzie na powietrze do róż, park róż, jej wszystko przejdzie. No, oddychać głęboko, oddychanie. Nic jej nie trzeba, już pieniędzy za drugim razem nie dostanie, bo mówiły, że już nie. Dostanie. One przerwały już. Nic nie przerwa. No mówiłam ci, no to ty chora jesteś. Co przerwa? Ten przybyłowicz, to tu mieszkał, to też
do OPS-u poleciał mi świństwa narobił. No to przechodzimy po wernisażach. A ta pani Jakubowska mówi, nie wolno niedźwiedzia, po nie, to nie o to chodziło, jeszcze co inne, ja nie będę mówić. Niedźwiedzia przysługa powiedziała. Ja mówię, widzi pan, to prędzej ona mówi, jemu zabiorę. Ja mówię, oczywiście. No to następny wariat, no. No ja jestem po rozmowie i ona mówi, wyjaśnijmy tę sprawę. Ja mówię, widzi pani, że... A ona mówi, bo to była niedźwiedzia przysługa. Niedźwiedzia przysługa. I tak jak ta Kryśka puściła faceta i teraz jeszcze dała mu klucze. No to widzisz, bo ona wchodzi zawsze po śmierci męża, miała dobrego męża, ale nie miała dzieci, tam urodziła synka, ale miał wadę, to zmarł po wodę. Później nie mogła mieć dzieci. I ona w ogóle, wiesz, nie mogła, wiesz, jakoś tak za długo u niej trwała ta żałoba. Mówi, pozwól mu odejść do góry, bo tu krąży i co poznała. Także gdybym ja tam nie poszła, to one by zablokowały, gdybym się nie kręciła kotwa i dupy. One by to zablokowały i nie byłoby żadnych rent, żadnego zasiłków. A jej już zablokowały, bo ona nawet nie pójdzie, dobrze, bo ona głupia jest. To obchodzi. To jest jej sprawa, nie to, ale ja tylko mówię, to ich obchodzi, bo one mogą siedzieć w więzieniu, jak fikcyjnej osobie wypłaciły pieniądze, to one by poszły do więzienia, te z opieki społecznej. Nie mogą fikcyjnej osobie. Ale wiesz, dlaczego ty się nimi przejmujesz, która tu nie jest. A ja ci tylko mówię, ale możesz jej powiedzieć. 10 razy, nie wystarczy. Nie, jej powiedz. Bo jak ona tam nie pójdzie, sprawy nie wyjaśnia, zresztą ona nie ma co wyjaśniać, ona już tu nie mieszka i niech tam u tej Krysi załatwia teraz. No to ona siedzi u Krysi albo czasami u tych dziadów. Ale teraz, jak one zobaczą, że ona tutaj mieszkała, jak zobaczyła pieniądze, to uciekła, to teraz nie wiadomo, czy będą chcieli jej dać, bo... Dobrze, to jej sprawa, to są... ich sprawa, nie twoja. Nie sprawa. Jej, tylko tych babek z opieki. No to tych rozumiesz? Babek nie no, twoja. Bo ty jesteś uparta jako ta chciwa baba teraz... W tym ja systemie się wypowiadasz, się niczym należy, Makryna Mieczysławska. No jesteś, no bo komuna zabrała, one są bardzo uczciwe, te babki z opieki społecznej, z OPS są bardzo uczciwe i one nic nie załatwią. Ja sobie tylko jak one tu tylko weszły, bo ja jej pierwszy raz widziałam na oczy, to takie zołzy, że one nic nie załatwią, od razu wiem. Specjalnie tresowane suki wszędzie, w całej. One zrobiły to w drodze wyjątku, a teraz już nie załatwią. Osobowości. Są, wiesz, i tylko to możesz jej powtórzyć, a nic tam najlepiej, żeby ona poszła, bo to... Więc ja ci coś powiem, one żeby miały jej adres, to by dały, proszę pani, proszę przyjść na wyjaśnienie, a jak one nie mają adresu, to nawet tego tak nie napisz, bo gdzie? Raz w rynie, raz w paratę. Mnie to już nie obchodzi. No, ja mam swoje sprawy, zajmuję się swoimi sprawami. Ja widzę, że ty jednak nie zajmujesz się swoimi sprawami, tylko ty zajmujesz się, a to Krysi, a to Zdzisi, a to Fisi, zajmujesz się swoimi sprawami. Jak była umierająca, to trzeba pomóc. Wiesz, to jest obowiązek. Samarytanina z Polegliwego. No tak, ale jak przyjdą, powiedzą, po co pani tutaj wpuściła człowieka i dała pani klucze i on no, teraz pani głupia, robi. No bo dupą myślała, a nie głową. A czy to nie można byłoby tak, żeby policyjnie odebrać? Co odebrać? Odebrać. Ale co odebrać? No klucze, ja mówię konkretnie, mówię jakie o kluczu. Klucze? Komu? Nie, on oddał klucze. No to jak oddał, to już do widzenia. No dobrze, do widzenia, ale kasa się należy za to, co było. No to ty tam już walcz. A no to już nie bój się. Ty jesteś specjalistką od wycyganiania. To nie jest wycyganianie, ja dostałam Efka, masz telefon. Ja dostałam, słuchaj. Dużo wszystkie... korzystaj, włóż do pochewki tam. Nie mam pochewki, nie dałeś mi. No to sama sklepę. Mareczku, daj pochewkę. No. Proszę bardzo. Masz, Mareczek ci daje pochewkę, czyli sobie włóż. Jeszcze mnie pogryzie. Włóż. Pogryzie mnie jeszcze. I tutaj trzeba mieć... Pionowo, bo ty tak widziałam. Co widziałeś? Spałeś, nic nie widziałeś. Mareczek spał, ale on wyczuwa na odległość. Oj, dobra, niech się zajmie czymś konkretnym. I dlaczego bardzo dużo straciłaś przez swoją zawziętość i upartość nielogiczną? Ja jestem bardzo logiczny. Nie jesteś, bo dobra, nawet czasem trzeba komuś przytaknąć dla dobra sprawy, a ty nigdy dobra sprawy nie widzisz, tylko swoją upartość i zawziętość. Dobra, słuchaj, ja chcę wyjść w jakimś... No leć, leć, już miałaś wyjść dawno. Ale proszę już wyjść. Teraz. Będę koło szóstej. No, proszę już wyjść. O, proszę, o, tak szybko. Idź tak szybko chodzi, tak szybko chodzi. Szóstego mam emeryturę, Bartek mi przysyła... To kupimy ile potrzeba tego. No mam nadzieję. No nie mam nadziei. Bo teraz to będziesz chodzić, a to nic nie da. Takie łapanie to wiadomo, że nic nie da.
bo ty tutaj łapiesz, a one gdzieś tam w kącie się rozmnażają. Taka robota. To nic nie, to tylko te płytki jeszcze ratują. Dobrze, no to się kupi za parę dni. Także promieniowanie. Jeszcze to jedno na te muchy, te takie chyba gdzieś to też położyć, nie? To maleństwo. Co? Konfity. Teraz wszyscy odmawiają akt spowiedzi powszechnej. A nie te niezapachowe tu wisi. Myślą, mową, nawet nie wiem, co to jest. To jest lepne muchy. Moja wina. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Przedobłagam najświętszą. No bo o Szomnej Wileckiej powiedziała rok temu, ale że w tym roku nie ma komarów. Ja mówię, ale pani zgadła, bo rzeczywiście nie ma. Ale już teraz są z powrotem. Nie cholery pogdy zły tam na tej ławce. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący. Raz są, raz nie są. Odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi. Także proszę Państwa. Amen. Po co nam te msze? Już jak ta Litka pójdzie do kościoła, tam się wymodli.